popatrzmy zatem na jego zasady. Oto jak będzie wyglądało wyzwanie Jacka. W studiu znajdują się 32 kieliszki z wodą, wydające dźwięki z zakresu 3 oktaw. Jacek usiądzie tyłem do stolika z kieliszkami, a muzyk wydobędzie dźwięki 3 losowo wybranych kieliszków. Następnie Jacek będzie musiał określić ich wysokość, zanotować je na 5 linii, a potem wlać do menzurki taką ilość wody, która będzie odpowiadała sumie 3 zagranych dźwięków. Zadanie zostanie zaliczone, jeśli ilość wody nalana przez Jacka będzie taka sama jak ilość wody z kieliszków, z których wydobyto dźwięki. Jest z nami pan Adam Kuczewski. Witam serdecznie, witam. Panie Adamie. Nastroił wszystkie kieliszki. Posłuchamy w takim razie, jak brzmią kieliszki. Można zagrać na kieliszkach. Wielkie brawa dla pana Adama. A teraz wybierzemy 3 kieliszki dla Jacka. Tego wyboru dokona Anita. Anita, bardzo proszę. To zadanie jest jakieś bardzo trudne, bardzo jakieś abstrakcyjne. Brawa dla Anity. Jacek założy teraz słuchawki, aby lepiej słyszał wydobywane z kieliszków dźwięki. To jest pięciolinia, na której Jacek zapisywać będzie nuty. Gotowy? Gotowy. Panie Adamie, proszę o pierwszy dźwięk. Proszę o następny dźwięk. Proszę o trzeci dźwięk. Jestem gotowy do przelania. Zapraszam w takim razie do naszego mini laboratorium. Mamy menzurkę. Tutaj będziesz musiał odmierzyć każdy dźwięk, a następnie przelać wodę do cylindra miarowego. Jeśli wlejesz za dużo wody, będziesz mógł za pomocą tej pipety odciągnąć
nadmiar. Dobrze, wszystko jasne. Jacku, ilość wody odpowiadającą trzem dźwiękom, które usłyszałeś, będziesz ostatecznie musiał wlać do tej dużej menzurki. Wszystko jasne. Do dzieła. Jestem gotowy do sprawdzenia. Sprawdźmy zatem. Mam identyczną menzurkę, do której naleję wodę z kieliszków, na których grał pan Adam. Lustro wody musi znajdować się na tym samym poziomie. Poproszę zatem o pierwszy kieliszek, na którym grał pan Adam. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o drugi kieliszek. Brakuje niewiele. Tutaj mamy 313. A po dwóch nalanych przeze mnie kieliszkach mamy 260. Od ostatniego kieliszka zależy wszystko. Bardzo proszę o trzeci kieliszek. Dziękuję bardzo. No nie wiem, wydaje mi się, że jest trochę za dużo. Ile tu może być? Mam nadzieję, że tam jest 55 ml. Jacek usłyszał dźwięki. Jeśli dobrze je rozpoznał i w znany sobie tylko sposób przeliczył to na ilość wody, za chwilę poziom w obu menzurkach powinien być identyczny. Sprawdzamy. A już po przerwie spektakularna próba pokonania ścianki wspinaczkowej z pamięci i z zasłoniętymi oczami. Sprawdzamy.
słychać. Tak, tak, tak! Wszystko się zgadza! Precyzja chirurgiczna. Jacku, to jest w ogóle genialna rzecz. Czy to jest taka zdolność, którą w naszej kulturze zachodniej ma tylko około 10% zawodowych muzyków, a wiadomo, że zawodowym muzykiem jest jedna osoba na kilka tysięcy, więc to jest bardzo rzadka zdolność. A Jacek zdecydowanie tą rzadką zdolność posiada i to jest coś wyjątkowego. Ani tak wyzwanie Jacka było takie bardzo spokojne, wymagało niesamowitej precyzji, absolutnie, takiej zegarmistrzowskiej. A ty widziałem, że no, obserwowałaś to z takim napięciem, jakbyś oglądała filmki na akcji. Bo ja, Jacku, w przeciwieństwie do ciebie jestem po prostu totalnym chaosem. Jestem chaosem w życiu, nie pamiętam o płaceniu rachunków do tego stopnia, że ostatnio odcięli mi prąd. Pozdrawiam panów serdecznie. Mnie odcięli telefon ostatnio, także w tej samej grupie jestem. Czyli jednak nie jest pan idealny. Bratnia dusza. To jest miód na moje serce. Mariusz, jak ty ocenisz to, co widziałeś? Jak dzięcioł patrzę na to wszystko i nie wiem, o co chodzi w tym. No ale nie tutaj wierzę. Wody nalewacie, tutaj dźwięki jakieś. Nie bardzo ogarniam to. Jest, znowu nie ogarnia.